16 lipca nad ranem do sztumskiego pogotowia wpłynęło zgłoszenie o rozpoczynającym się prawdopodobnie porodzie u młodej kobiety. Na miejsce została wysłana najbliższa załoga zespołu ratownictwa medycznego z Dzierzgonia. W tym samym czasie dyspozytor wysyła karetkę specjalistyczną z lekarzem w obsadzie trzyosobowej ze sztumu. Po dojeździe na miejsce wezwania i przeprowadzeniu wstępnych badań ratownicy z Dzierzgonia podjęli decyzję o zabraniu ciężarnej do szpitala. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że po przejechaniu blisko 10 km pacjentka zaczyna rodzić na pokładzie karetki. Pierwsze dziecko urodziło się przy asyście ratownika. W czasie, gdy zespoły jechały do szpitala, rozpoczyna się drugi poród, który odbiera już lekarz w asyście ratownika. Niestety w chwili urodzenia dziecko było bez oznak życiowych. Zostaje podjęta decyzja o rozpoczęciu resuscytacji. W tym samym czasie w szpitalu w gotowości czekają już anestezjolog, ginekolog oraz cały personel medyczny niezbędny do skutecznej pomocy medycznej. Oto co mówi o całej akcji ratowniczej dyrektor szpitala. W weekend do kobiety ciężarnej został wezwany nasz zespół ratownictwa medycznego. Jako pierwszy do akcji wskoczył zespół podstawowy. Karetka dotarła do miejsca zdarzenia. Jednoczasowo został zadysponowany zespół specjalistyczny. Karetki spotkały się po drodze. W drodze powrotnej podczas transportu pacjentki do szpitala rozwinęła się akcja porodowa i w efekcie finalnym nastąpił poród. Gratulujemy dzielnej mamie i naszym zespołom ratownictwa medycznego. Ratownikom oraz wszystkim zaangażowanym w akcję ratunkową dziękujemy w imieniu swoim, jak i mieszkańców, a mamie życzymy zadowolenia z pociech, oby zdrowo rosły.